3/4 wysiłku, jaki w ten sport jest wkładany, to jest wkładany przez rodzinę. Chyba każdy sport, taki, który jest bardziej taki amatorski, prowadzony. Gdybym nie miał takiej żony, no to byś pewnie lepiej grał. Albo byś nie miał żony. Albo byś nie miał żony właśnie, albo byś skończył z futbolem, nie? No. Tak. Już to już moja żona, do dzisiaj mi to wpłynę. Ślub był planowany, że patrzyliśmy na no tak, grafik, jaki w sezonie jest. Okej. Okay. No mówi, wtedy. Nie, jest mecz ten weekend. Nie może być. Wtedy. Nie, jest. I szukać musieliśmy stary wszystkiego na ten jeden weekend, gdzie był baj w tym roku. Wiesz, że mieliśmy mecz, był jeden tydzień wolny i następny mecz. W tym tygodniu nie mogliśmy stali wybrać takiej, chcemy tylko taką, jaka jest w ten dzień akurat wolny. Niektórych. Dzieci się urodziły, do szpitala, wszystko poród, super bomba, ale ja szybko tak na trening i po treningu znowu do szpitala. Ale tak, ja tak samo, córka się urodziła, to jest misja taka. Poszedłem na ten, do szpitala, córka się urodziła, no to wrócę z szpitala godzin, nie? Szybko na trening jeszcze. Ale to zawsze tak się zgrało, wiesz co jest najważniejsze w tym wszystkim? Dobrze, że to wszystko jest tak, że jak przychodzisz do domu, to poświęcasz czas. To nie jesteś zmęczonym mężem, zmęczonym tatą, tylko musisz ten czas wykorzystać na maksa, na 100%. Wtedy to się da zorganizować. Wtedy rodzinie ciebie tak nie brakuje, bo kiedy jesteś, to jest ten czas wykorzystywany na maksa. A jeśli dasz się temu praca, czy tam szkoła i trening, no i wracasz, wiecie co, dzieci dzisiaj nie, tutaj jest zmęczony, coś takiego. Wtedy to jest kupa. Nie możesz być w tym nastawieniu tego wszystkiego. Musi być wszystko na 100%. Musi być trening na 100% i rodzina na 100%. Bo inaczej tego się nie da zrobić.